Dzień dobry. Witajcie w piątkowym codzienniku biblijnym 10 lipca. Czytam dwa fragmenty biblijne, Księga Psalmów 145:4 i 2 Koryntian 4:15. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła Twoje, opowiada o potędze Twojej. Im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfituje dziękczynienie ku chwale Bożej. Takie dwie myśli związane z tymi fragmentami. Po pierwsze, kiedy czytam przede wszystkim ten werset z Księgi Psalmów, to przypominają mi się rozmowy międzypokoleniowe, których doświadczyłem w swoim życiu. Kiedy słuchałem o tym, jak to kiedyś bywało od mojej babci, od mojej prababci, jak wszyscy razem kiedyś w swoich domach modlili się, śpiewali, czytali Biblię, a w niedzielę wyruszali do kościoła pomimo mrozu, pomimo śniegu, z sąsiadami, z pochodniami w rękach, po to, żeby złożyć świadectwo w kościele, żeby doświadczyć społeczności ze sobą nawzajem, ale przede wszystkim z Panem Bogiem. I te rozmowy, które przeprowadziłem, których doświadczyłem, są dziś dla mnie takim wypełnieniem właśnie tego wersetu, że pokolenie pokoleniu głosi to, jak kiedyś było, jakie były dzieła Pana Boga, jak wielka wiara, czy też tęsknota i pragnienie społeczności było w ludziach wierzących. Oczywiście rodzi się taka refleksja, jak jest dzisiaj. Czy dzisiaj ludzie wierzący są skłonni aż do takich poświęceń? Ale nie o tym dzisiejszy codziennik, bo po drugie, ten werset jest takim zachęceniem też mnie i Ciebie do tego, żeby młodszemu pokoleniu opowiadać o dziełach Pana Boga, o swoim świadectwie. Żeby w pewien sposób, najlepiej taki autentyczny i szczery, przekazać im to, jak ja żyję z Panem Bogiem. Czyli żeby złożyć świadectwo, bo to jest tak istotne, żeby ten transfer międzypokoleniowy istniał, ten transfer rozmów, bo im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfituje dziękczynienie ku chwale Bożej. Czyli to ma wpływ na to, jak ja innych inspiruję i motywuję. Przede wszystkim mamy okazję przez te rozmowy wydać taki pozytywny owoc naszej wiary, żeby inni mogli być właśnie zainspirowani życiem z Bogiem. Bo wtedy jest więcej uczestników łaski. Jest przez to większe dziękczynienie, większa radość i myślę, że wiara rośnie i również może być to potem dobry powód do opowiadania o tym innym. Życzę Wam właśnie takiego docenienia przede wszystkim naszego starszego pokolenia, z którym możemy jeszcze mieć przywilej rozmawiać, to są nasi dziadkowie. Jeśli mamy, to rozmawiajmy i dowiedzmy się jak najwięcej. Ale po drugie, miejmy też świadomość, że to ta tradycja również spoczywa na nas i kontynuujmy ją. Życzę Wam dzisiaj takiej motywacji i inspiracji z tych fragmentów. Zostańcie z Bogiem.